Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Przypominam oczywiście wciąż o tym, że jest w sprzedaży moja najnowsza książka. 12 października miała już taką pełną oficjalną premierę, Reguły na czas chaosu, które się ukazały nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa. Jest e-book, jest audiobook i jest książka papierowa. Zachęcam Państwa oczywiście do lektury, do słuchania. No i do dzielenia się wrażeniami, jeśli jakieś będą Państwo mieli wrażenia pozytywne bądź negatywne, to bardzo chętnie przyjmę wszelki feedback. Różnymi kanałami można ten feedback do mnie kierować, rzecz jasna. 25 października we wtorek o godzinie 19, będę o tym jeszcze przypominał za tydzień, będzie spotkanie promocyjne wokół reguł na czas chaosu. Poprowadzi je Katarzyna Kasia, odbędzie się ono o godzinie 19 w klubie Pardon, to tu w Warszawie. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich z Państwa, którzy akurat będą wtedy w Warszawie, na to spotkanie zapraszam. Zobaczmy się tam po prostu, pogadajmy. Ja będę oczywiście książki też podpisywał, będzie możliwość, żeby parę słów zamienić. Będzie mi bardzo miło, jeśli znajdziecie czas i przyjdziecie. Będą też spotkania w innych miastach w Polsce, będę o tym sukcesywnie informował. Na pewno na początku grudnia szykuje się spotkanie w Poznaniu, będzie też spotkanie w Krakowie, a o innych terminach i o innych miejscach poinformuję. Dzięki oczywiście dla wszystkich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów, dla patronującej rekordowo firmy StrategyWise, ekspertów komunikacyjnych nie tylko na czas chaosu. Wielkie podziękowania. No i cóż, zachęcam do tego, żeby Państwo też dołączyli do tej coraz liczniejszej grupy subskrybentek, subskrybentów, patronek, patronów. Są benefity określone, wynikające właśnie z takiej formy partycypacji w istnieniu podcastu Skądinąd. No a teraz już zapraszam na rozmowę z naszymi znakomitymi gośćmi. Nie po raz pierwszy oni wspólnie i oni osobno tutaj bywali w podcaście Skądinąd. Stanisław Obirek i Artur Nowak, którzy właśnie opublikowali nową książkę pod tytułem Babilon. To jest kolejna część tego cyklu, który obaj autorzy tworzą już od pewnego czasu. Gomora to była książka jakoś skorelowana z Sodomą Frederica Martella. No a teraz mamy Babilon, w przygotowaniu jest kolejny tom. Przyglądają się autorzy różnym patologiom instytucji Kościoła. Kryminalna historia Kościoła, tak brzmi podtytuł Babilonu. Ta książka, no, powiedziałbym, rysuje dość dramatyczny obraz instytucji Kościoła, sięga i daleko w przeszłość, i do teraźniejszości. Mamy tutaj odwołania do historii najnowszej i historii zamierzchłej. I próbują Artur ze Stanisławem odpowiedzieć na pytania, gdzie leżą źródła tej kościelnej korupcji czy kościelnej patologii. Czyta się to znakomicie, choć drastyczne niektóre są informacje tam pomieszczone. No ale cóż, trzeba się zmierzyć z tym, jak rzeczywistość wygląda, żeby móc jakoś jej stawić czoła, no i żeby móc sobie jakoś z nią poradzić. No dobrze. Artur Nowak i Stanisław Obirek przed Państwem, autorzy świeżo wydanej przez wydawnictwo Agora książki Babilon. Nie po raz pierwszy w podcaście Skądinąd goszczą Stanisław Obirek i Artur Nowak. Dzień dobry Staszku, dzień dobry Arturze. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Witaj Tomku, witam wszystkich. Na dniach ukazała się kolejna książka tego duetu, Babilon, kryminalna historia Kościoła, podobnie jak poprzednia książka Gomora, tak i Babilon ukazał się nakładem wydawnictwa Agora. Ja przeczytam na początek motto, które książce towarzyszy, bo ono nas od razu wprowadza w myślenie autorów o głównym bohaterze tej książki, czyli o Kościele katolickim.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać, rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. To cytat z Ewangelii Mateusza. O kim to jest? No to jest o Kościele, to jest o instytucji, która werbalnie, nominalnie powołuje się właśnie na zacytowaną przez ciebie, Tomku, Ewangelię. Natomiast to, co robi, czyli obserwując zachowania, zwłaszcza przedstawicieli tej instytucji, widzimy, że dokładnie wskoczyła w buty piętnowanych przez Jezusa na kartach tejże Ewangelii faryzeuszów, którzy tutaj w dużym skrócie mówimy oczywiście, bo faryzeusze też różni byli. Byli tacy, którzy byli zaciekawieni Jezusem, nocą przychodzili do Niego, zachowując anonimowość. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że była to grupa, która nie znosiła radykalnego nauczania Jezusa. I o paradoksie obserwujemy to właśnie w Kościele katolickim. Zresztą nie my pierwsi. Dokładnie nasz bohater, do którego się odwołujemy i który dał tytuł naszej książce, czyli Marcin Luther, w XVI wieku dokładnie to samo chciał zrobić, to znaczy przypomnieć swojemu kościołowi, bo Luther nie był luteraninem, tylko był mnichem katolickim i właśnie jako mnich katolicki chciał przypomnieć swojej instytucji Ewangelię. No, wiemy, jak to się skończyło. Nie chcemy prorokować, jak skończy się nasza historia, ale mamy w każdym razie dobre punkty odniesienia. Impuls ewangeliczny zawsze w Kościołowi dobrze robił, czasem Kościół go słuchał, przeważnie nie. Dzisiaj widzimy, że absolutnie ten impuls ignoruje. Wy tutaj trochę właśnie jako ten impuls ewangeliczny występujecie, czy też dajecie ten impuls ewangeliczny w swoich książkach, Artur, tak? No, przede wszystkim myślę, że staramy się po prostu na chłodno, tak bez emocji, zanalizować to, z czym mamy do czynienia. Sytuacja w Polsce sprzyja ku temu, dlatego że no, widzimy jakiś taki proces masowego odwrotu ludzi od Kościoła. Oni czasami potrzebują jakiegoś takiego mocnego argumentu, jakiejś takiej analizy, bo przecież przez dziesięciolecia tkwili w tej instytucji. Natomiast Jezus nie powiedział 2000 lat temu nic nowego. To znaczy on no tak jak gdyby zrekapitulował to, co obserwujemy w systemach religijnych od zawsze. To znaczy to, że religia w tych systemach jest jakąś taką fasadą, która po prostu służy temu, no właśnie, żeby jak gdyby zniewalać ludzi, tak? Poprzez establishment pewien, który ma pewną rację, pewną prawdę, którą chce przekazać, no i jest przy tym rażąco niekonsekwentne. To znaczy, to się nie zmienia od wieków. Wymaga dużo od innych, natomiast sam od siebie nie wymaga w ogóle. Ludziom potrzeba wyzwolenia spod tego religijnego buta, mówię jak najbardziej tak przytomnie, dlatego że są bardzo mocno w tą instytucję uwikłani. My pokazujemy w książce historie, które pokazują pewien system zniewalania nie tyle jednostek, ale całych grup. Mam na myśli siostry zakony, mam na myśli społeczeństwo irlandzkie, kanadyjskie. Oczywiście możemy powiedzieć, że no Kanada to jest historia sprzed wielu wieków, Irlandia, wiadomo jak to się skończyło. Natomiast proszę mi wierzyć, że system takiego dozowania poczucia winy, przede wszystkim wprowadzenia nas w to poczucie winy, w to, że powinniśmy być tacy, a nie inni, to jest bardzo niedobre, co robi z nami Kościół. Ja znam wiele osób, które w tym tkwią, w którym bardzo trudno się z tego wyrwać. No tu jest ten, bo rzeczywiście wasza książka porusza się i po różnych kontynentach i po różnych epokach i często się odwołujecie do zamierzchłej historii Kościoła, a zaraz obok do współczesności.
Tutaj częstą linią obrony w takich przypadkach, kiedy chodzi o czasy kolonialne na przykład, do których też się w książce odwołujecie, jest zwrócenie uwagi na to, no, że dzisiaj my to mierzymy wszystko zupełnie innymi kategoriami i trudno dziś wedle aktualnych standardów moralnych oceniać to, co tam się działo w wieku XV albo XVI, że to jest taki ahistorycyzm, jak to widzicie, tego rodzaju linię obrony, częstą w przypadku różnych kościelnych skandali. No to jest bardzo w istocie często spotykany zarzut, z jakim się spotykamy, że stosujemy zupełnie ahistoryczne kryteria w ocenie przeszłości. No na to nie jest łatwo odpowiedzieć, bo wiadomo, że apologetyka kościelna czy katolicka zajmuje całe biblioteki. Nasz głos jest głosem może nie na pustyni, bo jednak sporo ludzi krytycznie i to z tym mocnym przymiotnikiem kryminalna, przestępcza historia pisze. My chcemy przypomnieć Kościołowi, który, zwłaszcza klerowi, który chętnie się odwołuje do moralnych kryteriów, że te kryteria stosują się w równym stopniu również do nich. I problem, to jest takie skrótowe bardzo hasło, zresztą tytuł jednej z książek wybitnego historyka polskiego kościoła, księdza Kracika, który napisał taki właśnie bardzo piękną historię kościoła, taką otwartą, demaskatorską, święty kościół grzesznych ludzi. I to jest właśnie to, o czym mówisz, Tomku, że kościół jako instytucja powołana do życia przez Boga, do istnienia, jest święty. To jest ten ecclesia sancta. Natomiast no, zdarza się, że niektórzy ludzie słabi no, są grzeszni, ale jednak w momencie, by zacytować naszego prezydenta, który w innym kontekście powiedział, że Polak, który wydawał Niemcom Żydów w czasie wojny, przestawał być Polakiem. No, ten rodzaj argumentowania, że człowiek, który grzeszy, który popełnia przestępstwa, przestaje być członkiem Kościoła, jest bardzo może sprytnym zabiegiem, jednak jest dość zabiegiem karkołomnym. No bo jeżeli się piętnuje grzeszników spoza Kościoła, to dlaczego tych swoich chroni się? I to jest nasz główny zarzut. I tu powiem, myślę, że Artur się ze mną zgodzi, że nasze książki są wynikiem jednak trudnej, ale jednak wiary w Kościół, że on się może oczyścić. Dlatego mówimy o tym, że to nie jest tak, że można łatwo te ciemne karty zwekslować i powiedzieć, no, spowiedź, żal za grzechy, zadośćuczynienie je jakby unieważnia. Otóż nie unieważnia. Rany, jakie głębokie rany, zranienia, jakie ludzie Kościoła i to często reprezentanci na najwyższych szczeblach, jakich dokonali w psychice konkretnych osób, tutaj wspomniane już siostry zakonne, dzieci, no, z tym trzeba się zmierzyć, z tym trzeba się rozliczyć i my jak ten gies sokratejski przypominamy Kościołowi, że tego nie da się zamieść pod dywan, z tym trzeba się rozliczyć, to ciąży. I mamy przykład papieża Franciszka, który może niezbyt udolnie, ale jednak w Kanadzie przyznał, że to, co się tam działo, ten kulturowy, to kulturowe zabójstwo, kulturowe zniszczenie religijne narodów rodzimych, do dzisiaj jest, rzuca cień na obecność Kościoła w społeczeństwie kanadyjskim. Dlatego trzeba zadośćuczynić za to, co się stało.
No i to jest tylko jeden z przykładów, dlatego upieram się, że to nie jest ahistorycyzm, tylko to jest ta rzetelna próba podstawienia Kościołowi lustra przed oczy, przed twarz, bo spójrzcie, to jest wasz Kościół. Jak wy z taką historią, z takim garbem, z takim ciężarem ciągle jeszcze stygmatyzujecie innych, wykluczacie innych w tej aurze świętości, że my oto jesteśmy jedynymi, którzy stanowią, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. No, my mamy duże wątpliwości i stąd ta książka. Arturze, ad vocem, jeszcze coś byś chciał tutaj dodać? Tak, oczywiście, no ja tutaj moje stanowisko jest spójne z tym, o czym mówi Stasiu. No może takie, że oczywiście to, o czym Tomku mówisz i pytasz o tą linię obrony Kościoła, to jest prawda, natomiast no Jezus jednak był awangardą zupełnie wobec tego typu postępowania. On nie kalkulował, nie racjonalizował. No myślę, że no właśnie ta jego determinacja ujęło tak wielu ludzi. No był człowiekiem spoza systemu, spoza z tego świata. On rzeczywiście zachował się, jakby nie był stąd. Natomiast no przypominanie o tym, to o czym mówił Stasiu, że Kościół został ufundowany na opresji, na grobach, na zabójstwach, na systemowym wykańczaniu ludzi, tak, jest faktem, tak. I jest pytanie, co go scala dzisiaj? Czy go scala właśnie ten surogat takiego myślenia opresyjnego, że trzymamy wszystko za twarz, jak ktoś tam się z nami nie zgadza, no to go usuwamy, alienujemy, czy też scala go to, co było pierwotnym spoiwem, czyli wspólnota, żywa wspólnota, otwarta na dyskusję, potrafiąca słuchać, potrafiąca być przy ludziach, którzy myślą inaczej, tak? Która ma w jakiś sposób, ja myślę tutaj o usuwieniu oczywiście tej wspólnoty, którym był Jezus, który miał sposób pewnego rozmowy, dyskursu, pewną logikę, ale przede wszystkim konsekwencje, no bo on swoim postępowaniem, swoim życiem no zaświadczał, że jest konsekwentny w tym po prostu, co mówi. No i czego jak czego, ale no hipokryzji nie można było mu nigdy zarzucić. Więc chodzi o to, żeby przedstawić ten taki dualizm funkcjonowania Kościoła jako wspólnoty, jako takiego systemu opresji, strachu, siłę, który oczywiście ewoluował, ale no taki mam wrażenie jednak pozostał. Tutaj ciekawie się czyta waszą książkę wspólnie z systemem kościelnym Tomasza Polaka, bo rzeczywiście tam te mechanizmy, które sprawiają, że pomiędzy mitem a rzeczywistością funkcjonowania, czy mitem założycielskim a rzeczywistością funkcjonowania instytucji zieje przepaść, są bardzo ciekawie opisane, ale chciałem was zapytać, bo powiedziałeś, Staszku, o tym, że jakoś to, co piszecie, zwracanie uwagi na rozmaite ciemne strony funkcjonowania instytucji, systemowe patologie, które w niej niewątpliwie są, wypływa z wiary w Kościół, w to, że on może się zmienić i że może być inny. Co jest tutaj stawką tej wiary? To znaczy, dlaczego właściwie w Kościół chcecie wierzyć i po co ten Kościół miałby w zasadzie funkcjonować, skoro wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego nie odpuścić sobie już tego wszystkiego i uznać, że nie ma o co się bić, nie ma o co walczyć? No tutaj powiem, że z Arturem się różnimy. I myślę, że Artur swoją wersję przedstawi. Ja natomiast dobrze, że Tomku wspomniałeś książkę Tomasza Polaka, System Kościelny, bo ja tę książkę bardzo cenię, ale też się nie zgadzam z Tomaszem Polakiem, bo jego książka niezwykle chirurgiczna w sposobie prowadzenia narracji takiej analitycznej jest wyrazem niewiary w możliwość
zmiany w Kościele. No bo pusty jest mit, chyba tam jest taka teza, że to jest zbudowane na nieprawdzie, na fikcji po prostu. To prawda. Tomasz Polak jeszcze jako ksiądz i teolog, Tomasz Węcławski, poświęcił dużo uwagi w swojej refleksji tym właśnie nawracającym reformom z Kościoła, w Kościele. Mówił o wielkich takich okresach właśnie odnowy. W chwili, gdy zdecydował się na odejście od Kościoła, dokonał tej spektakularnej, szokującej dla wielu apostazji, sformułował rzeczywiście taką tezę, że jądrem chrześcijaństwa, bo nie tylko katolicyzmu, jest ateizm. To znaczy, że to jest jądro puste, tam nie ma Boga, nie ma nic i wokół tego nic, tej pustki jest nabudowany właśnie system, który z tej racji, że jest pusty, wytwarza cały szereg mechanizmów, o których Artur na początku mówił, zniewalających i właściwie bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby ten rodzaj walca, czy mechanizmu, czy systemu można było zreformować. Jedyne, co można zrobić... Czy nawet, przepraszam Staszku, wejdę ci w słowo, bo mam wrażenie, że tu jest jeszcze nawet taka teza, że sam ten impuls, tak zwany impuls ewangeliczny, czy właśnie wzywanie do reformy, do nawrócenia, do poprawy, jest elementem tego systemu. To znaczy to właśnie jest tak skonstruowane, że ma być ten nieustanny imperatyw poprawy, no bo wtedy do poprawy można wzywać, no ale wiadomo, że ta poprawa nastąpić nie może, ale do niej można wiecznie wzywać wtedy. Tak, to jest to perpetuum mobile, które się utrzymuje siłą właśnie tej ułudy, która jest wmawiana, czy bardzo sprytnymi mechanizmami wdrukowywana przez proces socjalizacji różnym grupom społecznym i właściwie dzięki tej funkcjonującej znakomicie machinie retorycznej ten mechanizm funkcjonuje już 2000 lat. Tomasz Polak mówi, że to jest ułuda, że jedyne co powinniśmy i co możemy zrobić, to jest dekonstrukcja tego systemu i pokazanie właśnie tej jego pustki i tak naprawdę jądra ateistycznego. Ja na to patrzę trochę inaczej. Prawdopodobnie i tutaj bardzo liczę na sprzeciw Artura. Prawdopodobnie my jako ludzie dzielimy się na tych, dla których ten impuls religijny jest istotny. Nie mamy żadnych, ja się do nich zaliczam, nie mam żadnych racjonalnych argumentów, żeby go bronić, żeby go uzasadnić. Natomiast czuję, że religia w tej czystej postaci jest dla mnie tak sensotwórcza, że jest coś, co warto oczyszczać z tych właśnie naleciałości systemu zniewalającego. Więc dla mnie i Gomora, i Babilon to jest taka kolejna próba pokazania, że w chwili, gdy odsłonimy te mechanizmy zniewalające, gdy pokażemy ten faryzejski, w tym negatywnym słowa znaczeniu, aspekt czy wymiar funkcjonowania instytucji, no to jest szansa, że dotrzemy do tego, co wprowadził Jezus właśnie tym impulsem, jak go nazywam, ewangelicznym. To samo można powiedzieć w przypadku Buddy, który zniechęcił się do istniejącego systemu religijnego, hinduistycznego i właśnie wpatrując się w siebie, znalazł w sobie ten impuls odnawiający, no i już 2500 lat jednak buddyzm funkcjonuje jako pewien sposób radzenia sobie z niedogodnościami świata. Także w samym judaizmie, z którego Jezus się przecież wywodzi i był tym Żydem pobożnym, jest ten
impuls prorocki, do którego Jezus nawiązywał i mówi, że w samym, w naszej żydowskiej religii jest coś, co może nas zbliżyć do Boga, zbliżyć do siebie nawzajem, no i wszystkie jego przypowieści, to co ewangeliści zanotowali, to co nad czym chrześcijanie od 2000 lat debatują, to jest temat dla mnie żywotny. Ale żeby dotrzeć do tego impulsu pierwotnego, dokopać się do tej żyły religijności czystej, no trzeba najpierw dokonać tej olbrzymiej roboty odrzucenia, zafałszowania. I tutaj na koniec tej przydługiej trochę wypowiedzi, za co przepraszam, chcę... Po to tu jesteście, żeby właśnie mówić jak najwięcej. Zacytuję Rudolfa Bultmana, jednego z takich rewolucyjnych teologów protestanckich XX wieku, który no właśnie pisał o tym, że nie jest ważne, czy Jezus istniał, czy nie istniał, ważny jest ten kerygmat, czyli to jego nauczanie, to co on wprowadził. No i jego teza, jak na protestanta nawet takiego reformowanego, śmiała, mówi, że Jezus głosił Królestwo Boże, natomiast jego uczniowie założyli Kościół. I to jest coś, co myślę nazywa rzecz po imieniu, że w wypadku chrześcijaństwa, zwłaszcza tego systemu klerykalnego, no bo Jezus nie był kapłanem, zwalczał, a może trzeba powiedzieć, że był zwalczany przez kastę kapłańską, że on był spoza systemu, spoza establishmentu. To był rewolucjonista, anarchista, w którym odnajdują się właśnie takie duchy anarchistyczne, pokazujące, jak bardzo systemy, również te odwołujące się do religii, nas zniewalają. Więc tak, Królestwo Boże tak, natomiast Kościół nie. Ja już w Gomorze żeśmy to, czy jeszcze wcześniej w wąskiej ścieżce zadeklarowaliśmy z Arturem, że odeszliśmy od Kościoła i próbujemy tak to określić. Dlaczego? Więc Babilon jest jeszcze jednym potwierdzeniem, że w Kościele nie ma zbawienia, że tak naprawdę zbawienie to jest jedna z naszych tez, że zbawienie jest możliwe, ale poza Kościołem i tylko poza Kościołem. Tylko poza Kościołem. Ojejku. Artur. Co za heretyk. Zostałeś tutaj wspomniany jako ktoś, kto się nie zgadza zasadniczo, znaczy, więc jestem bardzo ciekaw tej niezgody. Ja uważam, że systemy religijne, które się tworzą, konstytuują na gruncie pewnych pięknych idei, są z góry skazane na niepowodzenie. One w pewnym momencie po prostu zaczynają zajmować się sobą, strukturą, tak? Strukturą, i dzieje się to kosztem tego impulsu religijnego. I ja bym mógł podać wiele przykładów, które to dość jasno pokazują. To znaczy tego, że ten system kościelny, patrząc na pracę taką na co dzień biskupów, proboszczy, no to jest typowa taka etatyzacja, skupienie się na załatwianiu pewnych spraw, rozliczeniu jakichś środków, przyjmowaniu interesantów, tak? Czyli coś, co nie ma nic wspólnego, kompletnie nie ma nic wspólnego z życiem religijnym. Myślę, że tam, gdzie religia jest ideą, pewnym systemem wartości, który się kształtuje, który się spotyka i jest odbiciem pewnego sposobu pojmowania i percepcji religijnej różnych ludzi, no jest zjawiskiem twórczym, tak? Takim, które powoduje, że nam się chce, że my się otwieramy. Natomiast system skostniały religijny, system, mówię, nie wspólnota, ma to do siebie, że on nas uwstecznia. On co najwyżej może nas terroryzować właśnie poprzez system zakazów. To obsesyjne skupienie się na seksie w kościele, seksie zwłaszcza kobiet, tak? Poprzez jak gdyby taką sterylizację tej sfery seksualnej jest zabiegiem jak najbardziej celowym, bo on ma służyć po prostu większej kontroli kobiet. Więc religia w pewnym momencie zaczyna funkcjonować po prostu tylko i wyłącznie w zasadzie jako pewna struktura, która żyje dla samej siebie, a w zasadzie dla pewnej wojskiej grupy. Ja często mówię o spasionej hierarchii. Mam na myśli już nie tylko brzuszki tych naszych biskupów, chociaż no jest coś na rzeczy tutaj akurat, ale też po prostu to spasienie takie związane z tym, że
to są ludzie często już tak bardzo pogubieni, że nie rozumieją, że ktoś po prostu może chcieć ich kontrolować, zadawać im jakieś w ogóle pytania, bo oni w ogóle nie uczestniczą przecież w żadnym dialogu. To są monologi, to co oni uprawiają w kościele. To w ogóle ich lęk przed dziennikarzami, to no, mnóstwo przykładów mógłbym wymienić, tak. Krótko chciałbym zostać z takim zdaniem na tak zadane pytanie przez ciebie, że religia jako system jest po prostu no, niemożliwa. Jaka pewna idea jak najbardziej tak. Nie jestem filozofem, nie jestem teologiem. Mówię tak, bo tak po prostu czuję. I myślę, że doświadczenia na przestrzeni wieków i to, co właśnie mówił Jezus już 2000 lat temu, a nie mówił o Kościele, znaczy ktoś ma rację, że mówił o Kościele, bo to było profetyczne jak najbardziej, natomiast przecież mówił o Żydach, tak? O kapłanach, o tym establishmencie kościelnym, o tej hipokryzji, no to się powtarza, więc myślę sobie, że to nie jest możliwe, tak? Żeby Kościół przekuć w system i utrzymać, żeby się nie oddzielił od religii. No, tutaj ja mam taką jedną myśl, która jakoś mi towarzyszy, kiedy was słucham i zasadniczo się zgadzam z większością rzeczy, które powiedzieliście. Także jakoś emocjonalnie blisko mi do tego, co powiedział Artur o tej niemożliwości religii jako pewnej takiej postaci zinstytucjonalizowanej idei właśnie. Z drugiej strony nie mogę się jakoś oprzeć wrażeniu, że jest coś naprawdę niezwykle takiego imponującego i głębokiego w samym pomyśle instytucji Kościoła, to znaczy tego, że pewna odwieczna, metafizyczna prawda uzyskuje bardzo namacalną, materialną postać i taką sukcesję i właśnie pewne magisterium, które pilnuje czystości tego przekazu. Sama ta idea wydaje mi się niezwykle atrakcyjna i sam ten pomysł wydaje mi się niezwykle atrakcyjny i też uwodzicielski na swój sposób właśnie, bo przynależność do takiej instytucji, która w jakiś sposób gwarantuje mocą autorytetu, mocą tradycji właśnie tych pokoleń, które wypracowywały doktrynę przechowywanych rytuałów i tak dalej, gwarantuje jakąś prawdę, powiedzmy górnolotnie, no wydaje mi się czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym, no też w sensie emocjonalnym jakoś mam wrażenie jest to niezwykle przyciągające. Dlaczego to jest projekt, który tak gruntownie się nie udał, to znaczy dlaczego ten obraz Kościoła, poza oczywiście tymi rozważaniami wysokimi, które znajdujemy, nie wiem, na kartach książek Józefa Ratzingera, który pięknie pisze o tym, czym jest Kościół, jaka jest idea katolicyzmu i można rzeczywiście dać się uwieść też tym pięknym słowom. Dlaczego realia wyglądają tak dramatycznie? Dlaczego to się nie udało, dlaczego właśnie w funkcjonowanie tej instytucji wpisana jest taka patologizacja? Ty, Staszku, w swoich książkach wcześniejszych, pisanych indywidualnie w Umyśle Zniewolonym czy w Polaku Katoliku, przepraszam, w Umyśle Wyzwolonym i Polaku Katoliku, pisałeś na przykład o tym, że to upolitycznienie Kościoła, to znaczy ten moment, w którym chrześcijaństwo zostaje usankcjonowane jako religia państwowa w rzymskim imperium, jest właśnie takim momentem, w którym to się zaczyna wszystko w zupełnie inną stronę obracać. Czy podtrzymujesz tę tezę, czy jeszcze tutaj jakieś inne myśli co do tego, jakie są źródła tej korupcji instytucjonalnej masz dzisiaj? Do Arturze oczywiście do ciebie to też jest pytanie, rzecz jasna. No bardzo ci, Tomku, dziękuję za przywołanie tych, jak to nazwałeś, moich indywidualnych publikacji. No przypomnę też naszym słuchaczom, że na temat tych książek wielokrotnie rozmawialiśmy i z ogromnym takim ciepłem myślę o tych naszych rozmowach.
bo wydaje mi się, że to, co nas łączy, to jest taka próba rozumienia rzeczy, które nie są oczywiste. I tym nieoczywistym zjawiskiem dla mnie jest ta ogromna siła, jak to zasadnie nazywasz, uwodząca nie tylko instytucji kościelnej, która przez architekturę, muzykę, malarstwo, no, fantastyczne konstrukcje również teoretyczne, jak chociażby Akwinata, święty Tomasz z Akwinu, święty Augustyn, którzy właśnie zauroczeni tym impulsem religijnym tworzyli dzieła no, absolutnie wiekopomne, które do dzisiaj stanowią ważny punkt odniesienia ludzi, no po prostu kultury, niekoniecznie ludzi wierzących. Dla mnie takim jednym z wyjaśnień czy z prób rozumienia tej siły przyciągania jest, no przepraszam, że się odwołam do własnej biografii, ale jednak część mojego życia, istotna część, to jest prawie 30 lat spędzone w zakonie jezuitów, w takiej awangardzie katolicyzmu. I jak dobrze wiecie, dla mnie ten okres wcale nie był stracony, był ważny, jest ważny. Właśnie dlatego, że dzięki moim mistrzom jezuickim ja poznawałem te meandry katolicyzmu jako bardzo istotnego wkładu w ogóle w kulturę. Przecież jezuici w XVI, XVII, nawet XVIII wieku bardzo odważnie eksperymentowali z katolicyzmem jako formą kultury. To są te eksperymenty w Ameryce Łacińskiej z Republiką Guaranów, gdzie tworzyli, no nie tępili rodzimych Indian, jak to inni caballeros robili, ci właśnie hiszpańscy wyzwoliciele w cudzysłowie, czy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie próbowali wejść w ich mentalność i jakby zaproponowali im to inkulturację, czyli ten model katolicyzmu, który na serio bierze rodzime kultury. To samo było w Azji z Matteo Ricci, który poznał chiński i próbował właśnie kategorii konfucjańskich używać do tego, żeby przybliżyć Chińczykom chrześcijaństwo. To zostało wtedy odrzucone. Natomiast w XX wieku, dzięki, no dzisiaj rozmawiamy 11 października, to jest dokładnie rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. To był właśnie ten kilkuletni okres w katolicyzmie, zresztą bardzo istotny dla wielu jezuitów, których poznałem w zakonie i których częścią byłem, żeby właśnie nawiązać do tych eksperymentów odrzuconych kiedyś przez katolicyzm i dzisiaj wydaje się one kwitną na nowo. Więc bycie częścią tego kulturowego eksperymentu jest szalenie atrakcyjne, wierzcie mi, i ja w tym tkwiłem przez, jak powiedziałem, przez dziesięciolecia, nadal w tym w pewnym sensie tkwię. Z Arturem próbowaliśmy porozmawiać z Johnem O'Malleyem, który niestety zmarł, już w trakcie wysyłania do niego pytań jako 95-letni zasłużony teolog, ale od niego zdążyliśmy usłyszeć, że najgorszym papieżem w historii chrześcijaństwa, w historii katolicyzmu był polski papież Jan Paweł II. I to jest oczywiście bulwersujące. Gorszym niż Borgia? Tak. I to jest zaskakujące, bo tutaj nie chodzi właśnie o kategorie takie moralistyczne, że przecież był cnotliwy, zachowywał celibat, dbał, modlił się. Stasiu, przepraszam najmocniej, bo ja przepraszam, bo to nieładnie, że w ogóle przepraszam Państwa i Tomka. Stasiu, tego nie wiemy, tak? Tego nie wiemy.
No dobrze, to możemy do tego wrócić jeszcze. Zresztą książka Marcina Gutowskiego jest już prawie w księgarni, więc możemy do tego wrócić. Ale chcę powiedzieć, dlaczego ten ostry osąd jezuity, historyka, który napisał no, kilkanaście książek na temat historii Kościoła, że właśnie ten autorytarny z takimi despotycznymi elementami pontyfikat kłócił się właśnie z tym, co jest najbardziej uwodzicielskie w Kościele. To znaczy ta chęć i udana próba wejścia w dialog z innym, nie dlatego, że ja tak paternalistycznie się pochylam nad błądzącym, tylko z ciekawością. Ja się mogę czegoś od niego nauczyć. Otóż tej ciekawości Wojtyła nie miał. Wojtyła był właśnie takim technokratą religijnym, który tylko cieszył się, jeżeli ktoś przyjmował jego punkt widzenia. Jeżeli ja tutaj oczywiście, przepraszam, dosłownie jedno zdanie, nie chcę go bronić w żadnym sensie, ale rozumiem, że to też w jakimś stopniu wynikało z momentu historycznego i z tego poczucia Kościoła jako oblężonej twierdzy komunizmu, który Kościołowi i światu zagraża i to jego zamknięcie, rozumiem, że pewnie wynikało też w dużym stopniu, albo nie wiem, czy w dużym, ale w jakimś tam, no z tego, że to były czasy zimnej wojny. Jak myślisz? No i tak i nie. No, zimna wojna jednak w 78 roku to już było passé. Jednak żyliśmy zupełnie w innym kontekście. No, Breżniew był słaby. Stany Zjednoczone czy świat demokracji zachodnich zdecydowanie wygrywał i katolicyzm nie musiał wcale się sprzęgać z tym agresywnym, właśnie w tym sensie postzimnowojennym sposobem sprawowania władzy, jaką zaproponował Reagan. Tutaj rzeczywiście Wojtyła się bardzo dobrze odnalazł w tym takim wojowniczym neoliberalizmie, który przyjął no bardzo nieprzyjemne na przykład dla Ameryki Łacińskiej cechy, zwalczając teologię wyzwolenia, narzucając hierarchów, którzy tłamsili to wszystko, co było żywotne w katolicyzmie. Więc ja, dla mnie Wojtyła jednak jest nie do obrony. Pontyfikat Jana Pawła II jest okresem wielkiej smuty dla tego progresywnego, posoborowego katolicyzmu i dopiero Franciszek właściwie do tego nawiązuje. Więc kończąc ten mój taki jednak bardzo, trudno mi go nawet określić, ale taki dość jednak niejednoznaczny stosunek do katolicyzmu, powiem, że to, co mnie w nim pociąga, to jest właśnie umiejętność krytycznego spojrzenia na własną przeszłość, a to, co mnie od niego odrzuca, to jest właśnie te próby restauracji tej formy chrześcijaństwa, do której nawiązałeś, Tomku, czyli pokonstantyńskiej. To jest to skrajne upolitycznienie religii. To jest to, co ostatnio go dużo czytam i dlatego mi się pewnie z wszystkim kojarzy, ale Emilio Gentile, świetny historyk idei, zwłaszcza faszyzmu włoskiego, nazywa sakralizacją polityki. Więc tutaj mamy do czynienia z takim bardzo nieprzyjemnym i groźnym przenikaniem się polityki i religii, która sprawiła, że od 2015 roku mamy w Polsce no, ogromny problem z taką czającą się ciągle teokracją. Że dlaczego minister Czarnek, prezes Kaczyński tak chętnie nawiązują do Jana Pawła II, bo właśnie znajdują w jego myśli te dla mnie groźne elementy technokracji, to znaczy narzucania wszystkim jedynej słusznej, obowiązującej wersji, no już nie tylko chrześcijaństwa, ale wręcz polityki. I to jest w moim odczuciu bardzo groźne.
Arturze? To jest właśnie charakterystyczne, o czym mówił Stasiu, zacznę tylko od końca, że politycy, tak, zwłaszcza ci tacy no, z tej prawej, konserwatywnej strony, znajdują jakiś fundament tego, co jest później jakimś sposobem ich funkcjonowania, to właśnie w papieżu, w Janie Pawle II, nie znajdują w słowach Jezusa, tak, które są kompletnie często zaprzeczeniem tych lęków Wojtyły przed światem. Tak na marginesie ciekawa była analiza tych dwóch postaci i zestawienie tych słów. Z jednej strony no właśnie to przerażenie tą kulturą śmierci, tym, że człowiek jest po prostu zły, że jest jakiś, nie wiem, wybrany naród, tak, który trwa przy jakiejś wielkiej tradycji, a z drugiej strony człowiek, który zrywa z tą tradycją, który mówi, że po prostu trzeba się zaprzeć właśnie też swojej przeszłości, bo ja tak rozumiem, kiedy on mówi o rodzinie, po prostu o tym, że ludzie, którzy nie zasługują na szacunek, mają być zostawieni, że trzeba iść po prostu, przekraczać pewne granice i nieść autentyczną miłość, a nie rygoryzm, to tak na początku takie zestawienie. Znaczy, moja droga do kościoła jest inna niż Stasia. Stasia to jest uwiedzenie, to intelektualne, takie lasso jezuitów. Naprawdę zapraszam wszystkich do książki naszej. Wiem, że to tak nieładnie reklamować, Wąska ścieżka, dlaczego odszedłem z kościoła, gdzie Stasiu tak pięknie opowiada o tym świecie Stanisława. Musiała innych jezuitów, o Arupę, generale jezuitów, o tym, jak miał okazję zasmakować i wziąć udział w takim zaczynie tego, co nazywamy teologią wyzwolenia we Włoszech, po trzęsieniach ziemi w Neapolu, jak no, wyglądała jego praca na co dzień, otwartość też no, tych jezuitów, którzy chodzili po cywilnemu, to jest fascynujące. Rzeczywiście ten kościół jest inny, tak? Natomiast u mnie ta droga do kościoła to jest kościół opresyjny. To jest Bóg wyobrażany jako ten człowiek, który ma jakąś radość w cierpieniu innym. To jest człowiek, który jest jakimś takim poglądaczem, taka figura Boga, który patrzy i czyha na moje upadki, na złe uczynki, który po prostu mnie kontroluje. To też jest przestrzeń, mam na myśli kościół, w którym dokonuje się takiego zdeformowania absolutnie tego, co było zawarte w Ewangelii i wdrukowania, tak jak mówię, dużego poczucia winy, takiego zamknięcia się i ograniczenia, więc być może ta różnica stąd wynika. Ja oczywiście widzę to, o czym mówi Stasiu, i to jest urocze, tak, kiedy ludzie w przestrzeni kościoła próbują ten kościół naprawiać albo znajdować pewien sposób funkcjonowania z nim, który jest bardzo bliski Ewangelii, ale to zawsze jest możliwe do pewnego momentu, to znaczy do momentu, w którym ktoś nie tworzy z tego pewnej jakiejś struktury, właśnie tej zbiurokratyzowanej jakiejś hierarchii. Mamy przykład wielu wspaniałych idei, które po prostu stają się nagle, znaczy może inaczej, zawołują się, to są te wielkie dzieła związane na przykład z dobroczynnością, tak? Jeżeli to zaczyna się od tego, że ktoś chce komuś pomóc i to jest jakoś dobrze organizowane, no to jest okej, ale w pewnym momencie, kiedy wchodzi w to jakiś, nie wiem, caritas, tak, kładzie na tym łapę biskup, no to różnie z tym bywa. No, mieliśmy wiele spraw kryminalnych. Jest pytanie w ogóle, na ile środków, które zbiera Kościół, trafia do potrzebujących, a na ile po prostu trafia na to, żeby ta instytucja trwała. Jest pytanie w ogóle, czym się ona różni od normalnej korporacji, która na siebie zarabia, żeby jakoś funkcjonować, ma swój jakiś aparat propagandy. Otóż różnica jest taka, że o ile korporacje, mówię to jako prawnik, państwa ewoluowały w kierunku przejrzystości, które miały ucho na swój czas, to znaczy które wąchały ten czas, Kościół tego czasu absolutnie nie wącha, nie ma z nim kontaktu, jest gdzieś w jakiejś odległej przeszłości, próbuje tą odległą przeszłość i to
całkowite rozjechanie się między tym, co mówią badania naukowe, chociażby w sferze seksualności, którą podnosimy w książce, czy w sferze prawa, tak, które kształtuje się w kierunku jakiegoś autentycznego trójpodziału, demokracji, odwołalności hierarchów po to, żeby oni podlegali jakiejkolwiek kontroli, no Kościół jest po prostu w tyle, całkowicie w tyle. Widzimy doświadczenia niemieckiej ścieżki synodalnej, która pokazuje jednak, i pewnie tutaj przyznam Stasiowi rację, że to jest jakaś zdolność odradzania się w kierunku takiego uwspółcześnienia. No bo przecież to, co się dzieje w Niemczech, no to jest takie aggiornamento, uwspółcześnienie na miarę XXI wieku, kiedy Kościół no, chce zerwać z tą opresją, dyskryminacji związanej z tożsamością seksualną, z którą zerwały systemy polityczne, systemy państwowe w zasadzie w całym cywilizowanym świecie. Kiedy chce zerwać z celibatem, kiedy chce przynieść to, co jest no właśnie dorobkiem rozwoju prawa, a więc demokratyczne wybory biskupów, kontrola ich, przejrzystość finansowa. Natomiast no jest to jakaś taka rozpaczliwa próba ratowania tego kościoła, którego no moim zdaniem się nie da uratować z tego prostego względu, że człowiek mający alternatywę bycia poza kościołem i życia według jakiegoś określonego systemu wartości, który koresponduje z jego jakimś wyobrażeniem, nie wiem, o życiu wiecznym, może o tym, że jest też zbiorem pewnych pierwiastków, które zostaną po jego śmierci, jakąś ideą, bo słowa, które wypowiedział, będą rezonowały w przyszłych pokoleniach, uczynki, które uczynił, no pójdą w świat, dadzą jakiś przykład. To myślę, że ta druga alternatywa jest o wiele bliższa i atrakcyjna niż powrót do kościoła, który się skompromitował tak bardzo mocno i który po prostu no chyba jest już instytucją schyłkową. Oczywiście to nie stopi w perspektywie 6 miesięcy, roku 5 czy 10, tylko takiej, ja mówię o naturalnej tendencji, no, którą obserwujemy na całym świecie. No, ja jeszcze chciałbym na koniec właściwie naszej rozmowy, bo już zmierzamy do końca, to bardzo się będzie łączyło z tym, co mówiliście wcześniej, co ty, Arturze, mówiłeś i co wcześniej w twojej wypowiedzi, Staszku, też się pojawiało, ale chciałbym was skonfrontować jeszcze z innym takim argumentem, który i sam wielokrotnie słyszałem w różnych miejscach o Kościele dyskutując i zapewne wy słyszeliście nieraz, a ma on też jakby ciekawe wcielenie w ostatniej historii w związku z nieopublikowaniem fragmentu waszej książki w pewnym ogólnopolskim dzienniku. Otóż ten argument, z którym chciałbym was skonfrontować, brzmi: no, niewątpliwie istnieją ciemne karty historii Kościoła, istnieją patologie wewnątrz tej instytucji teraz, istnieją ludzie, którzy się jej sprzeniewierzają i ewangelicznemu przesłaniu, i prawu karnemu, i prawu kanonicznemu. Ale istnieje w Kościele także cała masa ludzi bardzo uczciwych, dobrych, którzy działają w zgodzie z duchem Ewangelii, wykonują mnóstwo pracy organicznej u podstaw, prowadzą domy opieki, no, różne działania o charakterze pomocowym dla najbiedniejszych i tak dalej, i tak dalej. Istnieje, innymi słowy, zły Kościół i dobry Kościół. Istnieje ten Kościół, nazwijmy to otwarty w takim szerokim sensie, niekoniecznie w tym, w jakim tego sformułowania w polskiej historii najnowszej używano, i istnieje Kościół zamknięty. No i teraz chodzi o to, żeby wzmacniać tę flankę dobrą i właśnie otwartą i ewangeliczną w Kościele, i takich ludzi w Kościele szukać, a piętnować rzeczywiście i jakoś unikać właśnie tego Kościoła złego, niedobrego, etc. Ale nie ma jednolitego wizerunku, są patologie, ale są też chwalebne przykłady. Jest Kościół dobry i Kościół zły. Co wy odpowiadacie w takim przypadku? No, bardzo ci dziękuję, Tomku, za to pytanie. I tutaj trochę
pogodzę się z Arturem, który ze mną się zgadza, więc ja mu odwzajemniam grzeczność. Akurat ten moment, który... To sprawia właśnie, że jeszcze razem możemy jakoś funkcjonować. Stasiu ma taką uprzejmość w sobie, to jest cudowne. Nie, ale to jest bardzo... Elastyczność intelektualna was cechuje po prostu, argumenty was przekonują i na tym to polega. Nie, ja przecież. Myślę, że tak, że to jest ta ciekawość intelektualna z jednej strony, ale też bardzo świadome uczenie się od siebie. I tak jak mówiłem o różnicy, tak podobieństwo jest właśnie takie. I to mam na myśli dwa pierwsze rozdziały w Babilonie, które sprawiły, że właśnie ten ogólnopolski dziennik zdecydował się, że nie będzie drukował tego tekstu jako zbyt rażącego. Więc dla mnie to jest niezwykle subtelny argument, którego nie podzielam, bo ja złośliwie, to mi zostało od czasu pobytu jezuitów, złośliwie określam kościół otwarty, zwłaszcza polski, jako kościół z ograniczoną odpowiedzialnością. To znaczy jest to kościół, który jest otwarty w granicach wyznaczonych mu przez albo redaktora naczelnego tygodnika, albo przez biskupa miejsca, albo przez papieża. W każdym razie nie ma tego, co mistycy, i przepraszam, że nawiążę do mistyki, ale to bodajże święty Jan od Krzyża, mistrz zresztą Karola Wojtyły, który o nim napisał doktorat, mówił, że niezależnie od tego, czy jesteś zniewalany łańcuchami grubymi jakichś grzechów, czy jakąś subtelną nitką narcyzmu, ta sama nitka uniemożliwia ci latanie. Ona cię więzi, ona cię paraliżuje. Czy to będzie piwnica i loch stęchły, czy to będzie złota klatka, to jest to samo więzienie. I wydaje mi się, że dlatego ja miałem trochę wątpliwości, czy powinniśmy tak ostro pisać o Matce Teresie, uwielbianej przez Jana Pawła II. Ale uważam, zwłaszcza po tych reakcjach, też się zetknąłem z bardzo cenioną przeze mnie indolożkę, która zna Indię, która jak mnie zobaczyła, mówi: no Staszku, jednak z tą Matką Teresą toście przesadzili, to nie jest moja bajka, ale jednak zarzucać jej, że ona jest przeciw aborcji, to jest gruba przesada. I to jest właśnie to, co warto, myślę, w ramach również naszej rozmowy podkreślić. My nie jesteśmy oszalałymi aborcjonistami. My nie walczymy z życiem. My tylko pokazujemy, jak zgubne, jak pustoszące całe grupy społeczne ma fanatyzm czy fundamentalizm religijny. Bo przecież gdyby nie obsesje Wojtyły na punkcie seksualności, na punkcie antykoncepcji i na punkcie aborcji, no to uratowalibyśmy miliony istnień, choćby reagując adekwatnie do zagrożenia AIDS-em w Afryce. Przecież dramat polskich kobiet, które są zniewolone właśnie przez te zjednoczone fundamentalizmy polityczne i religijne, no nie wymaga dodatkowych komentarzy. To nie jest żadna ochrona życia. To jest narzucanie fundamentalizmu religijnego, który mogę też nazwać iranizacją, i stwarzanie piekła na ziemi już tutaj. I ta święta, pobożna Matka Teresa w tym samym czasie, kiedy głosiła swoje hasła o Holokauście zarodków, otrzymywała milionowe dotacje z szemranych źródeł i je przeznaczała bynajmniej nie na potrzeby biednych w Indiach, tylko przelewała do Banku Watykańskiego. Stąd ten szacunek i wychwalanie jej pod niebiosa. Więc my pokazujemy po prostu rzeczy, które nawet takim otwartym ludziom, jak wspomniany redaktor ze wspomnianej gazety, im to umyka.
I uważam, że to trzeba boleśnie, ale jednak trzeba na to wskazywać, żeby Polacy się przebudzili. Nasz Babilon jest takim alertem, taką sygnaturką budzącą ludzi ze snu i to jest bardzo niebezpieczne. Ten argument, o którym Tomku wspomniałeś, że jest dobry Kościół. Ale ten dobry Kościół chciałby, żebyśmy tylko o tych dobrych stronach mówili, a żebyśmy absolutnie nie dotykali tych niewygodnych, ciemnych stron Kościoła. Nasz ulubieniec Fryderyk Martel w swojej Gomorze, w swojej Sodomie dotknął rzeczy, których myśmy nie zwykli dotykać. Czyli właśnie tej perwersji seksualnej wielu ludzi Kościoła, czasem na najwyższych stanowiskach. Gdyby nie książka Martela, myślę, że do tej pory byśmy z uśmieszkiem mówili o profesji księża jako gay profession. On pokazał, że to nie jest żaden krzywdzący stereotyp, tylko coś w tym, coś jest na rzeczy. Więc ja powtarzam, z otwartym kościołem chętnie, ale o wszystkim, nie z ograniczoną odpowiedzialnością. Musimy, powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu. Jeżeli nie, no to konia z rzędem temu, kto mi wskaże różnicę między komunizmem, który tylko mówił o świetlanej przyszłości, ale broń Boże zakazywał jakichkolwiek wzmianek o tym, że są nadużycia, że są collateral damages, że są ofiary tego systemu. To samo się dzieje niestety w Kościele. A ja mam... Arturze? Tak, tak. A ja mam takie zdanie właśnie w nawiązaniu do komunizmu takie, że z tym kościołem otwartym, o którym ty, Tomku, przecież, o który pytasz, tak, w tym ostatnim pytaniu, które postawiłeś, to jest trochę tak właśnie jak z tym otwartym kościołem, bo no, mówiło się też o jakimś reformatorskim skrzydle partii, o, nie wiem, jakiejś otwartej tygodniku, o tym Rakowskim, no były jakieś tygodniki, po prostu zdaje się, tak, czy jakieś funkcjonowały inne w obrębie tego systemu partyjnego, czy tam komunistycznego, jak zwał, tak zwał, ośrodki, które miały być takie światłe, no właśnie otwarte, tak, otwarte. One oczywiście spowodowały, że to powietrze z tego jakiegoś takiego balona uciekło trochę i gdzieś tam pokazywały trochę inną perspektywę i pewnie to jest potrzebne, tylko no ja się zastanawiam po prostu, jaka jest funkcja tego otwartego kościoła. No, czemu on ma służyć? Czy on ma służyć, no ja nie wiem właśnie, tak się zastanawiam. Problem polega na tym chyba, że jest tak, jak Stasiu mówi, że on jest koncesjonowany. Zresztą ja miałem kiedyś taką rozmowę z Tadeuszem Bartosem, który opowiadał i chyba słusznie o tym, że no jak ci katolicy otwarcy ci w Polsce dostaną na przykład zielone światło, że można krytykować Dziwisza, będą krytykować Dziwisza, no i dostali, krytykują. Ja myślę, że jest kwestią czasu, że zaczną krytykować bardzo mocno Wojtyłę i my, Stasiu, profesor Bartos, ty, Tomku też, no nie będziemy jakąś taką awangardą, tego oni się do tego przyłączą. Już widzę coraz więcej jakiejś takiej refleksji, rozmowy na temat, no nie wiem, celibatu, ścieżki synodalnej i tak dalej. Tyle tylko, że to jest właśnie dla mnie zbyt mało progresywne. To znaczy, to jest ciągle takie dozowane pod jakąś kontrolą. No nie jest takim żywiołem naturalnym, tak? Tylko jakimś takim... z czymś, co jest, no właśnie, przypomina mi się taka piosenka Dezertera, że o tym, że na długich latawcach, on chyba śpiewał tam, wokalista, pozwalał nam latać nad ogrodem i że długość właśnie tych lin przekraczała nawet nasze wizje, tak? No ale zawsze ktoś mógł ten latawiec ściągnąć, tak? Po prostu. I to chyba tak trochę jest tym otwartym kościołem, że ja nie wiem, czemu on ma po prostu służyć. No właśnie, wracając do Lutra, żeby zamknąć jakąś klamrą tą naszą rozmowę, to był człowiek, który no nie był żadnym otwartym kościołem. To był facet, przepraszam za to słowo, ale chyba tak trzeba go sobie wyobrazić, który stanął i powiedział po prostu, jak jest. Pokazał tą całą
szopkę związaną z kupowaniem odpustów, z Symoniem, no z tym, że ten kościół po prostu zmierza w kierunku naprawdę no, takiego Babilonu, takiemu totalnemu zniewoleniu chuciom, materializmowi. I przedstawił to całe spektrum takie urealniające widok tego kościoła. Kościół potrzebuje takiej terapii wstrząsowej, a nie jakiegoś takiego pudrowania syfa, bo wydaje mi się, że no chyba ludzie nawet już tego nie kupią, tak? Był taki czas rzeczywiście, że kiedyś się pojawiał ktoś, mówił, że ten kościół można zreformować, że gdzieś jest jakaś siostra zakonna, która ma trochę władzy, że jest taki ksiądz, który coś tam kwestionuje, no i wszyscy byli zachwyceni, tak? No mówiliśmy trochę tutaj, mówiąc o tym tajemniczym tygodniku, czy tam gazecie, która nam wstrzymała tekst, o Adamie Michniku, to on nam wstrzymał ten tekst, a nie dziennikarze Gazety Wyborczej. To jest kwestia tam, co tam się dzieje w tej gazecie, to jest temat na jakąś ich dyskusję wewnętrzną, niech oni sobie o tym rozmawiają. Natomiast rzeczywiście no są ludzie, no właśnie jak Adam Michnik, którzy opowiadają, ale nie dają żadnych argumentów niestety, że albo będzie kościół, albo nic nie będzie. Będzie nihilizm i się wszyscy po prostu pozabijają. To jest bardzo przykre, że człowiek o takim horyzoncie jest szefem ponoć najbardziej liberalnego dziennika w Polsce, bo to oznacza, że on gdzieś został daleko w tyle i nie ma żadnego kontaktu z ludźmi, którzy są już kompletnie w innym zupełnie miejscu. I to, że nie jest w kontakcie, nie jest problemem, ale to, że wstrzymuje tego typu teksty, nie dopuszczając do tego, żeby no, ludzie mogli sobie wybrać, a przecież reprezentuje jak najbardziej taką chlubną, wolnościową tradycję w naszej historii, jest dla mnie osobiście nie do przyjęcia, bo ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. No i zachęcam oczywiście wszystkich do lektury Babilonu, podobnie jak i wcześniejszych książek wspólnie napisanych przez Artura Nowaka i Stanisława Obirka i osobno pisanych przez każdego z autorów, z którymi wielką przyjemność miałem tutaj porozmawiać. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Również, jak zwykle było. Dziękuję bardzo. Przyjemność dziękuję. Po naszej stronie oczywiście. I po mojej. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych odsłonach Skądinąd.